Cześć, ja jestem Mateusz i witajcie na portalu videotesty.pl. W dzisiejszym odcinku, drugim już z naszej serii Fast News, znowu przedstawię Wam najciekawsze, myślę, artykuły, które znalazły się na naszym portalu. W dzisiejszym odcinku przejdziemy troszeczkę do takiej tematyki bardziej multimedialnej, czyli telewizory, sprzęty audio i urządzenia mobilne. Zapraszam. Zacznijmy może od telefonu, czyli recenzji, naprawdę bardzo rzeczowej recenzji Nokia Lumia 1020, czyli nie dość, że mamy tutaj pisany artykuł, mamy również recenzję wideo, czyli każdy znajdzie coś na pewno dla siebie. Jakie cechy wyróżniają Nokia Lumia 1020? Oczywiście aparat, ekran, jak i wykonanie. Bardzo dobrze przemyślanym urządzeniem. Oczywiście w recenzji znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje, czyli całą specyfikację techniczną tego smartfona, więc zachęcam Was, abyście zajrzeli na naszą stronę. Kolejnym takim dosyć, można powiedzieć, multimedialnym urządzeniem jest dongle od firmy Mizzi, czyli jest to takie małe urządzonko, które możemy wpiąć pod port HDMI, ma w sobie zainstalowany system Android i różnie zależnie od konfiguracji, też specyfikacja techniczna różni się od siebie. Możemy oczywiście mieć na tym zwykłego Androida w wersji KitKat, czyli 4.4.2, umożliwia nam oglądanie filmów 4K dzięki nowemu Androidowi. Mamy 4-rdzeniowy procesor, taktowanie 1,6 GHz i naprawdę w przystępnej cenie możemy cieszyć się różnymi aplikacjami przy naszym telewizorze, nie posiadając super nowoczesnego odbiornika, ponieważ wystarczy nam tylko i wyłącznie złącze HDMI. Kolejnym sprzętem komputerowym jest oczywiście zestaw, podkreślam, tani zestaw multimedialny w wersji bezprzewodowej, a między innymi RAPU X1800. Klawiatura ma kilka klawiszy funkcyjnych i naprawdę działa bardzo fajnie. W recenzji możecie zobaczyć szczegółowe zdjęcia, jej zalety, jak i wady, to czy warto zainwestować w tą klawiaturę. I naprawdę myślę, że dzięki temu, że zajmuje ona tylko jeden port USB, ponieważ tak, mysz i klawiatura łączą się tylko do jednego adaptera, co moim zdaniem jest też dużym plusem. Cena tej przyjemności graniczy w okolicach 70 zł. Więcej informacji jak zwykle znajdziecie w tej recenzji. Teraz standardowym końcowym punktem naszego programu oczywiście będą rankingi. Tym razem zajmiemy się telewizorami, czyli tak, w styczniu został przeprowadzony mały raport. Mamy dostęp kilkanaście telewizorów. Tekst bardzo fajnie obrazuje, jak plasują się ceny modeli w porównaniu do ich wielkości w calach. Czyli jeśli chcecie kupić jakiś telewizor, powiedzmy w przedziale od 40 do 50 cali, w artykule to znajdziecie. Sprzedaż jakiego producenta jest największa, jaki producent jest najczęściej wybierany, czy rozdzielczość 4K wchodzi już na rynek, czy konsumenci naprawdę są w stanie zapłacić jak na razie wysokie sumy, jeśli chodzi o telewizory, za taki produkt. Wszystkiego dowiecie się w tym artykule. W kolejnym rankingu zobaczycie uchwyty. Tak, uchwyty kilku najbardziej popularnych producentów, takich jak Hama, Vivanco, LG czy Samsung. Naprawdę ranking jest duży, ma całkiem sporo najbardziej popularnych uchwytów. Ostatnim rankingiem na dziś oczywiście ze strefy audio, poniekąd też łączącym się z strefą TV, są to słuchawki. A mianowicie ranking top 10 hitów ze stycznia 2014, czyli słuchawki, które odniosły największą furorę, jeśli chodzi o sprzedaż, czyli w takim okresie już poświątecznym, czyli to nie do końca miało wpływ reklama producenta. Oczywiście znajdziemy takich firm jak Sony, Creative, Sennheiser i naprawdę każdy powinien odnaleźć się w tym artykule. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że prezentacja artykułów, moim zdaniem najciekawszych, na które warto szczególnie spojrzeć, Wam się spodobała. Możecie oczywiście zasubskrybować nasz kanał na YouTube, odrzutkę w górę, udostępnić ten film znajomym. Oczywiście wpadnijcie na nasze forum internetowe na videotesty.pl. Zachęcam Was też do przejrzenia innych artykułów, czy też newsów z naszego portalu. Więc ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, no i cześć.